Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Człowiek, który mówi o sobie, że nie jest ani Dodą, ani Kasią Cichopek, ale za to zna pan te celebryckie nazwiska. No większość znam, to jest nie do uniknięcia w Polsce. No tak, i co zrobił Janusz Głowacki, jak przyszedł do Radia Z? Wziął galę i czytał galę. Co tam? Rzuciłem się, no bo ja rzadko widuję. No i co pan wyczytał w tej gali? W biznesie. Nie, widziałem tylko okładkę. Bardzo ładne. No Weronika Rosati, tak, okay. Na okładce. Dzisiaj wielki wieczór dla pana, wielki dzień. Nagroda Zwierciadła za całokształt twórczości. Cudownie. Kryształowe zwierciadło 2012. Jesteśmy w posiadaniu laudacji. Tak. Możemy wybrać jakieś dwa przymiotniki. Nie no, długa jest to, może tak po całości polecimy. No to słuchamy. Za niepodrabialny kunszt dramatopisarski łączący wnikliwą, albo lepiej nie. Za błyskotliwy język i zgryźliwy humor, za barwną osobowość. To jest końcówka. No dobrze, no tak skromnie, ale może być. Ja bym trochę przedłużył. Będzie długo, ale to dopiero wieczorem. Okej. A za co właśnie, za co pan, myśląc o sobie, chciałby dostać nagrodę? Za całokształt. Czyli zupełnie tak samo, jak będzie się działo dzisiaj. A propos tego zwierciadła, tak pan wstaje rano i patrzy w zwierciadło. To co pan ma ochotę temu gościowi po drugiej stronie powiedzieć? No przeglądam mu się uważnie. Czasami z przykrością, a czasami, że okej, no jeszcze nie jest tak źle. Ale ciągle uważnie. Uważnie, no tak, no. A co, że się już tak przyzwyczaja człowiek i już w ogóle się nie widzi. Nie, tak jeszcze patrzę. I tyle, no co ja będę mówił. Piłka nożna pana kręci, Euro 2012? Jest pan no kibicem? No pewnie, to wie pan, kibicem, no. Ale będę się przeglądał głównie temu, co się dzieje na ulicach, prawdę mówiąc. I wszyscy się mnie pytali, czy chcę uciec z Warszawy. Powiedziałem, że wprost przeciwnie, że czegoś takiego to się nigdzie właściwie nie zobaczy. Liczę tutaj na jakiś wybuch entuzjazmu i zidiocenia. Także to jest połączenie bardzo kuszące. Dla pisarza na pewno. No tak. Tak, pan mówi, że pan bardzo dobrze, o panu mówią, że pan bardzo dobrze rozumie kobiety i pewnie coś w tym jest. Z naszej trójki chyba najlepiej. Tak. Wie pan, raz lepiej, raz gorzej. No ale mi się bardzo podoba to zdanie o mężczyznach. Mężczyźni zdradzili kobiety dla BMW i Mercedesów. Tak. Miło, że pan nas nie zdradza. To ja napisałem coś takiego? Tak, pan powiedział. Proszę, miałem rację. Boję się. Teraz tak czy inaczej zmierzamy do tego, że teraz kobiety będą szczególnie potrzebowały zrozumienia przy okazji Euro 2012. Czy mógłby pan jakoś je uspokoić, załagodzić ten ból? Jakby pan to zrobił? Ja myślę, że kobiety będą zmuszone do oglądania, także to... Zresztą nie wiem, no niektóre panie się interesują. Tak słyszałem, ja się na tym nie znam. Nasza pani się nie interesuje. Jak to się nie interesuje? Właśnie się zaczynam interesować już. No nie zaczyna, dopiero. Dobrze, no to co, tak? Nie, nie wypada się nie interesować, no bo to się zrobiło takie święto narodowe i tyle, no. Tak. No, ale jest bardzo dobrze. No ale co, jeżeli są takie kobiety, które się euro nie interesują, to Janusz Głowacki zaprasza do siebie. Och Boże, jaki pan miły jest. Zaprosiłeś w imieniu Janusza Głowackiego. Kilka. To my będziemy stali pod drzwiami z Markiem i czekali na to. Ja bym bardzo prosił, żeby jakąś wstępną selekcję panowie przeprowadzili. Z przyjemnością, panie Janusz Głowacki. Radio Z.